Cześć, witajcie na kanale. Dzisiaj mamy kolejny dzień, kolejnego laptopa do naprawy. Takiego fajnego gamingowca Asusa GL504G. Ósma generacja. Bardzo fajny laptop. Troszeczkę poobklejany przez właściciela, ale to nie robi. Do tego jest w komplecie zasilacz 6-amperowy, zdaje się. Nie, nawet 9-amperowy, zobaczcie. 9 amper wycisnąć z takiego małego pudełka to nie lada wyczyn. Bardzo fajna sprawa. Laptop taki dosyć militarny. Wygląda na militarny, ma takie moro tutaj. Podświetlana klawiatura, prawdopodobnie RGB. Mamy i 7, 8 generacji, mamy jakiegoś GTX-a. 144 Hz matryca, proszę bardzo. Typowy sprzęt dla zagrajmena, czy zagrajmera. Co się z nim dzieje? Po podłączeniu zasilacza on po prostu nie działa, nie włącza się. I już jedną rzecz tutaj sobie namierzyłem. Zabezpieczenie zasilacza załącza się w momencie podłączenia laptopa, czyli zwiera nam gdzieś laptop, zasilacz. Ja już to sprawdziłem, a zasilacz generalnie działa. Może być też taka usterka zasilacza, powiedzmy, że przy obciążeniu zasilacz po prostu odbija nam od razu napięcie i się wyłącza. Są takie przypadki. Chociaż tutaj wątpię, tak? Wątpię tutaj, żeby to była taka sytuacja. Tu mamy wtyczkę z pinem. To znaczy, to nie jest taka typowa wtyczka jak zawsze. Asus zaczął stosować takie wtyczki również. Tak jakby z kluczem. Wygląda to jak wtyczka od Sonego. Coś takiego. No cóż. Czas chyba go otworzyć. Zobaczyć, co tutaj w trawie piszczy. Chyba był już otwierany, wydaje mi się, tak? Ponieważ te śrubki są troszeczkę tutaj tak jakby pomęczone. Może ktoś dysk wyciągnął, może ktoś konfigurację sobie zmienił. No zobaczymy. To do roboty. Rozkręcamy go. Jesteśmy w środku, tak wygląda laptop w środku. Czerwony laminacik, od razu rzuca się w oczy. I tak jak w poprzednim materiale zastosowano wtyczkę Asusa do baterii z tą słynną zatyczką, zobaczcie, to jest taka mechaniczna zatyczka, odpinamy ją i bateryjkę na pierwszym miejscu, tą główną oczywiście, wypinamy, żeby laptop nie miał tutaj zasilania gdzieś na płycie, bo będziemy demontować płytę. Z całą pewnością, ponieważ trzeba zrobić pełną diagnozę. Jestem trochę przeziębiony, także wybaczcie, mam taki troszeczkę zmieniony głos. Damy radę. Jeszcze tutaj zostało nam coś do odkręcenia. Mamy taką taśmę zabezpieczającą po tej stronie, zobaczcie. Dysk twardy został zdemontowany, widzę. Jest taka przeloteczka. Dysku na M2 tu nie widzę. No zobaczymy, zobaczymy. Tu mamy jeszcze dwie śrubki, szybka piłka i bateria już wychodzi. Tak wygląda ta bateryjka. 4200 mAh. I robimy taką inspekcję wizualną. Co by tutaj mogło... O, już tutaj ktoś... Oj. Już tutaj ktoś robił, ktoś tutaj był. Mamy jakiś kondensator dolutowany. Klucze były lutowane tutaj w tym miejscu. Tutaj. Więc jakaś ostra tyrka tu była w tym miejscu. No, ktoś się uczył na tym laptopie. Niedobrze. Słuchajcie, co mogę tu sprawdzić? Sprawdzimy sobie na początek tutaj tą drobnicę, ten rejon, gdzie było wszystko tutaj przeorane, że tak powiem. Sprawdziłem już baterię CMOS. Bateria CMOS niestety jest wyładowana. To jest bardzo zły objaw. Tu jest ta bateryjka pod tą, pod tym izolatorem. Zobaczcie, bateria CMOS ma dokładnie tyle. 0,02 V. Tu jest gniazdo zasilania. Tu idzie taka jakby proteza, bo tu prawdopodobnie jest duży pobór mocy i zostało stworzona jakby taka jak powiedziałem, proteza do przeniesienia tego napięcia tutaj w to miejsce. Tu mamy dwa MOSFETy. Pierwszy, drugi, rezystor pomiarowy. Na rezystorze pomiarowym sprawdzimy sobie zaraz
Czy nie ma zwarcia do masy? Pole masowe, proszę bardzo, i rezystor pomiarowy. Mamy 2, no niecałe 2 ohmy, praktycznie zwarcie nawet spada. Dobrze. Pierwszy klucz, drugi klucz. Sprawdzamy drugi klucz na początek. Nie ma zwarcia. Sprawdzamy pierwszy klucz. Mamy niestety zwarcie. Test diody na szybko. Źródło dren. Czyli mamy tranzystor MOSFET z kanałem N channel. Ten mamy prawdopodobnie sprawny, ten drugi. Pierwszy. No co tu może być? Nie ma spadku napięcia, jest totalnie zwarcie. Na razie nie będę robił żadnej próby zwarciowej. Ja chcę znaleźć układ SPI odpowiedzialny po prostu za przechowywanie wsadu BIOS. Po prostu BIOSa. Ósmą nogę muszę to sprawdzić, czy nie ma tam zwarcia. Ponieważ jeżeli jest zwarcie na ósmej nodze układu SPI, to może być podejrzenie o uszkodzenie po prostu tej kości, czyli samego mostka PCH Intela. A to już są bardzo wysokie koszty i bardzo duży nakład pracy, żeby to naprawić. Oprócz tego, jak widać i mówiłem wam wcześniej, laptop po prostu był gdzieś w serwisie i ktoś na nim trenował. Podobno, nie, być może nie serwis, a może właściciel, nie wiadomo. Dobra, zobaczmy sobie, gdzie tutaj jest kość BIOS. Z tej strony na razie nie znalazłem, będę po prostu zmuszony chyba zdemontować chłodzenie. RAM sobie zdemontujemy również, nie będzie nam tutaj potrzebne, oczywiście. Jestem ciekaw, czy właściciel wie, że jego komputer został tak potraktowany dziwnie. Zobaczymy sobie. Zobaczcie, jaka to jest proteza śmieszna, jaki patent. Coś takiego. Tu macie wtyczki. W płycie są gniazda. Ok. Tutaj pod tym modułem, pod tą protezą nie ma praktycznie za dużo elektroniki. Mamy tutaj układ do DisplayPorta do HDMI. Tu mamy to gniazdo zasilania w tym miejscu. Tu mamy LANa. Dobrze, ja muszę ściągnąć chłodzenie i wyciągnę po prostu płytę. Sobie zdemontowałem. Ktoś niestety uszkodził chłodzenie. Jedno z żeber dostało się pod zawias i tak to zostało skręcone. Zobaczcie. W tym miejscu to było. No niestety. Słuchajcie, namierzyłem kostkę BIOSa. BIOS znajduje się z drugiej strony płyty głównej. A przynajmniej tak mi się wydaje. Czy to jest BIOS? To jest BIOS, tak. To jest ta kostka. Mamy pierwszą nogę, tutaj mamy ósmą. To jest forma takiego układu, który się nalutowuje powierzchniowo. Tu mamy jakiś rezystor pomiarowy. Zobaczcie, jaka gruba ścieżka tutaj biegnie przez ten rezystor. I zaraz przyłożymy sobie miernik do tego rezystora. Zobaczymy, czy tutaj nie ma również zwarcia. Jeżeli nie będzie zwarcia na ósmej nodze układu SPI, to podejmę rękawicę, sprawdzę, co tutaj nam wyrabiali goście z innego serwisu, bądź ktoś po prostu w tym miejscu było coś robione. To jest druga strona płyty głównej. Sprawdzimy sobie rezystancję względem masy na tym dużym rezystorze pomiarowym. Mam tutaj odpowiednio ustawiony miernik na odpowiedni zakres i sprawdzamy. Mamy zwarcie również, czyli na tamtym rezystorze pomiarowym, na tym rezystorku mamy zwarcie. Główna linia zasilania jest po prostu zwarta. Ósma noga układu SPI tego naszego nie ma zwarcia. Nie ma zwarcia. Mamy tutaj kilo ohmy. Ok, podejmę się naprawy tej płyty. Spróbuję ją naprawić. Zobaczcie, sekcja zasilania tutaj w tym miejscu jest bardzo potężna. Dla procesora i dla grafiki. Również ten kolor laminatu troszeczkę się zmienił. Tutaj macie czerwony, taki żywy kolor. A w tym miejscu jest taki jakby niewyraźny, przyćmiony. Tu prawdopodobnie na tych wszystkich kondensatorach jest zwarcie, ponieważ na głównej linii zasilania mamy zwarcie.
Wezmę płytkę pod mikroskop i zobaczycie, jak wygląda ten rejon, co tutaj zostało zrobione. Tu mamy obraz pod mikroskopem. Trochę to wygląda jak od kowala. Tutaj wszystko porobione. Układ 1285A był ruszany na pewno. Mamy tutaj resztki fluxa. Zobaczmy tutaj z tej strony. Tu mamy flux. Tu mamy zwarcie na rezystorze pomiarowym. To jest drugi MOSFET. A to jest pierwszy MOSFET, który prawdopodobnie też był wymieniany. Być może, ale nie jestem pewny. On jest zwarty. Ten MOSFET pierwszy jest zwarty, drugi jest w porządku. Zwarcie na głównej linii zasilania, wyładowane CMOS. Na 8 nodze SPI, no, na naszym BIOSie nie ma zwarcia, więc spróbuję namierzyć to zwarcie najpierw. O proszę, jaki artystyczny wlot kondensatora. Pięknie, no, jak to pięknie wygląda. Artystycznie. Tu prawdopodobnie brakuje jednego tantala, ale nie jestem pewny, nie mam schematu do tej płyty. Natomiast ten lot po prostu pozostawia wiele do życzenia. No i tak tego nie zostawimy. Na razie namierzymy sobie główne zwarcie. Tu mamy kondensatorek, również był przypalony delikatnie. On pewnie był wylutowywany, ktoś czegoś szukał, może zwarcia. No i co? Ręce opadają, no. Ładna budowa, ładny laptop, a w środku niestety dostał się jakiś gbur i narobił takiego bałaganu. Dobrze, postaram się znaleźć to zwarcie. Na razie usuniemy ten pierwszy tranzystor z naszej głównej linii zasilania i zobaczymy, czy ten tranzystor faktycznie jest uszkodzony. Jeżeli będzie uszkodzony, szukamy dalej. Sprawdzamy tutaj oczywiście całą linię główną. Musimy sprawdzić, gdzie jest zwarcie. Słuchajcie, wylutujemy ten tranzystor pierwszy. Damy tu fluxa troszeczkę i sprawdzimy go sobie poza obwodem. Prawdopodobnie on będzie uszkodzony również w trakcie wylutu tego MOSFETa. Muszę uważać na to złącze obok, które niestety jest wykonane z tworzywa sztucznego. Więc dyszę trzymam tak pod kątem. Zobaczymy, jak to pójdzie. Płyta oczywiście się musi tutaj rozgrzać. Temperaturka na chodzie 400 stopni. No już zaraz pójdzie. Proszę bardzo, wylutowany. To jest nasz wylutowany MOSFET. Sprawdzimy sobie, czy jest sprawny źródło dren. Proszę bardzo. I niestety bramka również zwarta. Znajdziemy sobie później zamiennik. Jeszcze sobie sprawdzimy oczywiście, czy nasze zwarcie jeszcze tutaj występuje. Na pewno występuje, bo tutaj to jest MOSFET wejściowy i prawdopodobnie od zwarcia na głównej linii przepalił nam się ten pierwszy MOSFET. Ale sprawdzimy sobie jeszcze raz. Główny rezystor pomiarowy. Nic się nie zmieniło. Druga strona. Zobaczmy. Ten drugi rezystor przy tej grubej ścieżce. Jak słyszycie, mamy dalej po prostu zwarcie. Niestety. Ok, zrobimy delikatną próbę zwarciową. Nie lubię robić takich prób na takim sprzęcie, który był gdzieś tam ostro modyfikowany czy grzybany. No ale niestety, no, będę musiał namierzyć element, który jest uszkodzony. Oczywiście zmienię te wszystkie tu elementy, które były nieprawidłowo wlutowane, albo po prostu polutuję je jeszcze raz. Na pewno zmienię ten kondensator tutaj, bo on nie wygląda tu przy samym złączu baterii. Zaraz wlutuję się w główny rezystor pomiarowy, w ten wielki tutaj, w tego byka. Dlaczego z tej strony? Bo chcę po prostu w miarę szybko to namierzyć i chcę zrobić tą małą próbę zwarciową.
chcę zrobić tak, żeby płyta w tym miejscu nie była, była może nagrzana do tego wlutu, a będziemy mierzyć tutaj ten rejon z drugiej strony. A jeżeli płyta się tutaj nam nadmiernie nagrzeje, to potem moja termowizja po prostu wariuje, albo nie, jest problem po prostu, bo trzeba czekać, aż płyta wystygnie. Lutujemy się takim grubym przewodem. Oczywiście to jest tylko chwilowe. Taka to jest forma tego wlutu. Podłączymy się tutaj do zasilacza serwisowego. Ustawimy napięcie na poziomie 2 V. I powiedzmy, wrzucimy 1,5, może 2 ampery i zobaczymy, co nam się tutaj zagrzeje. Słuchajcie, w zasadzie jestem gotowy. Mam termowizję uruchomioną. Mam zaklejone wszystkie, przynajmniej tą część tutaj, którą będę testował, która jest dla mnie podejrzana. Mam obklejone papierową taśmą, żeby nie mieć odbić w mojej termowizji. I zobaczcie, na co trafiłem. Włączam linię, uwaga. Teraz sobie skalibruję. Popatrzcie ten rejon tutaj. Nie wiem, czy to będzie widać. Włączam linię, uwaga. Wyłączam linię. Włączam linię. Wyłączam. Grzeje nam się generalnie element w tym rejonie. A w tym rejonie jest ten krzywo wlutowany kondensator, ten czarny kondensator, i jest jeden klucz od prawdopodobnie przetwornicy ładowania lub od przełączania przetwornicy. Ja zdemontuję ten kondensatorek, bo on jest po prostu podejrzany. Wyczyszczę to i zobaczymy sobie, dokonamy pomiaru głównego rezystora i zobaczymy, czy tam po prostu zniknęło zwarcie. Natomiast resztę elementów muszę przejrzeć, wyczyścić alkoholem, bo tam widzieliście, jaki tam był, że tak powiem, syf. Oczywiście trzeba będzie uzupełnić tego głównego MOSFETa, tego pierwszego. Jak widzieliście, laptop potrzebuje zasilacza 9-amperowego, więc ten pierwszy MOSFET jest najbardziej obciążony. Przez niego płynie cały prąd do komputera. W trakcie pracy on może sobie ładować baterię. Bateria też ma pewien pobór prądu, więc to musi być bardzo mocny MOSFET. Takiego mocnego MOSFETa ja chyba mam. Między 80 a 100 amper prąd drenu i taki zastosujemy. O ile to jest N-channel, ale podejrzewam, że to jest N-channel, gdyż ten drugi nasz MOSFET, który się uchował, również jest N-channel. Z tym, że ten drugi jest innej marki. Tak jakby tego drugiego ktoś już wymieniał. Ja spróbuję to po prostu wymienić w parze. Wymienimy te dwa tranzystory. Ale zobaczymy pierw, czy poradzimy sobie z naszym zwarciem. Czy dobrze celuje w ten kondensator krzywo wlutowany, ten taki mały, czarny, przypalony. Wlutowania tego kondensatora nie będę potrzebował specjalnych narzędzi, po prostu wylutujemy go sobie lutownicą z tym moim grotem, stopką. Trochę cyny i myślę, że pójdzie gładko. Mam taką nadzieję. No to działamy. Dam tutaj więcej cyny z dwóch stron. I oczywiście za pomocą pensety spróbuję go tutaj usunąć. Może to pójdzie łatwo. Hota nawet nie uruchamiałem. Trzyma się dzielnie. I puścił. Proszę bardzo, tak to było przylutowane. Jeszcze muszę tutaj rozebrzeć te dwa bieguny i zaraz sprawdzimy, czy nam zwarcie po prostu puściło, nie, czy nie ma, i nie ma tego zwarcia. Jeżeli zwarcie minęło, będzie po prostu taka sytuacja, że będę zajmował się resztą, sprawdzę resztę tych podzespołów, wyczyszczę tę płytę i oczywiście te dwa MOSFETy wymienimy sobie na końcu. No i będę mógł po prostu
przetestować ewentualnie tą płytę, próbować ją po prostu uruchomić. No i niestety, wylutowanie tego kondensatorka nic nie dało. A i tak będę go wymieniał, bo jest taki ciemny i niewyraźny. Te dwa MOSFETy na wejściu wymienimy. Mamy dalej zwarcie. Słuchajcie, po podaniu troszeczkę większego prądu zaczyna mi się grzać procesor. Na bardzo niskim napięciu, około 2 A. Procesor jest zasilany z części tych faz tutaj. Prawdopodobnie któraś z tych faz jest po prostu zwarta i całe napięcie idzie na procek. Procek prawdopodobnie jest albo uszkodzony, albo przeżył. Muszę znaleźć tą fazę zwartą do masy. I jeszcze raz zrobić tą delikatną próbę zwarciową, bo muszę sprawdzić dokładnie, gdzie ta faza jest, ta uszkodzona, tak? Czyli na którymś z tych głowików będzie zwarcie. To są prawdopodobnie podwójne MOSFETy. Tutaj nie ma DrainMOSów na szczęście. Z drugiej strony płyty niestety grzeje nam się jeden z kluczy zasilania od procesora. To są odbicia, na to nie zwracajcie uwagi. Zobaczmy. Podłączam, odpalam zasilacz serwisowy. Wyłączam. Uruchamiam. Poczekajcie, chyba wypiął mi się przewód masowy. Tak, wypiął mi się. Zobaczcie jeszcze raz. Proszę bardzo, widzicie? Jest od razu reakcja natychmiastowa. Rozgrzewa nam się jeden z kluczy. Będziemy go demontować. Zobaczymy, co tutaj, który to z tych faz jest uszkodzony. Słuchajcie, wylutujemy tego MOSFETa, bo jest podejrzane, po prostu się nagrzewa nam. Zobaczymy, czy nam zwarcie po prostu z głównej linii zanikło. Ale mamy mniej więcej rejon, gdzie jest problem, gdzieś tutaj. Zadamy trochę fluxa. Jak dobrze trafimy, to procesor nie będzie uszkodzony. Mam nadzieję, bo procesor mógł również być, również mógł dostać. Nie jest to procesor hybrydowy, jest to Intel, ale również jest zbudowany w płytę główną, więc jeżeli by dostał, no to oj, trudno będzie z naprawą, niestety. Wtedy naprawa będzie raczej nieopłacalna. Płyta już grzeje od jakiegoś czasu. Niestety tranzystor się jeszcze nie chce ruszyć. Z drugiej strony również jest rząd tranzystorów. To nie są podwójne tranzystory, jak myślałem, tylko są po prostu wlutowane z dwóch stron. Z jednej i z drugiej. Pojedyncze tranzystory. Proszę bardzo, wylutowane. Zaraz sprawdzimy, czy trafiliśmy. No i słuchajcie, trafiliśmy. Mamy uszkodzonego MOSFETa. To jest od linii zasilania procesora. Teraz zobaczcie sobie pole masowe i nasz rezystor pomiarowy. Otwarty obwód, proszę bardzo, kiloohmy. Czyli mamy delikwenta. Musimy sprawdzić jeszcze ten drugi tranzystor z drugiej strony, który pracuje z nim w parze, bo każda faza ma dwa tranzystory, może mieć po dwa tranzystory, górny i dolny klucz. Tutaj tak na pewno zostało też to rozwiązane. Tutaj mam rozpiskę elementów, które wymienię. Oczywiście łącznie z tym kondensatorkiem, który tam wcześniej był demontowany. I co? W obwodzie zasilania CPU był 4C09B. Damy MDU 1511. To jest tranzystor, który ma prąd drenu przy stałym załączeniu około 100 A. Wiadomo, jeżeli taki tranzystor jest wysterowywany poprzez PWM, on będzie miał wyższą, jakby wyższy prąd drenu, więc spokojnie się nada. Takie same tranzystory damy na wejściu. Zamiast PKCH2BB, fajna nazwa, damy też MDU 1511. Również oczywiście tranzystory MOSFET z kanałem N-Channel.
wytrzymałość do 100 amper, także spokojnie sobie dadzą radę. I tak to zrobimy. Okay. Zaczynamy wlot od tych pierwszych tranzystorów, od strony zasilania. To jest pierwszy tranzystor, drugi tranzystor już wylutowany, jak widzicie tutaj. O, ta strzykawka ledwo co tego fluxa tutaj z siebie wydobywa. Dobrze. I na miejsce trafi pierwszy, drugi klucz MDU 1511. Może od tej dwójeczki zaczniemy, gdzie mamy bazę. Tu mamy bazę. Czyli ten tranzystor idzie w drugą stronę. Ten tranzystorek trafi sobie tu. A ten pierwszy będzie tutaj z drugiej strony. Orientacja chyba odwrotna. A nie, dobrze, w ten sposób. MDU 1511. Ok, uruchamiam hota i działamy. Ja się postaram wlutować dwa tranzystory na raz. One są blisko siebie. Płyta nabierze temperatury w tym miejscu. O, jeden mi ucieka. Trzeba coś z tym zrobić. Czasami ten flux powoduje, że tranzystor sobie zaczyna pływać po tym fluxie. O. Nie jest problem, bo to zaraz, o, drugi widzicie, jak uciekł. Tego lekko załapię. Tego sobie przesunę z powrotem. Wracaj tu. O. Wędrują sobie, wędrówki sobie urządzają, nie? Po płycie. O, za dużo tego fluxa dałem chyba. Przetrzymam teraz pensetem tego, ten pierwszy MOSFET. O, może w ten sposób. Żeby załapał. O. Już tutaj będzie zaraz polutowany. Oczywiście to chwilę musi potrwać, to nie jest taki hop-siup. Strona oczywiście bramki, źródła się pierwsza polutuje, jak to zwykle bywa. O, zobaczcie, a dren troszeczkę później, bo tam jest duże pole. Pole lutownicze. Tranzystor musi dobrze dolegać. Oj, siedzi chyba. Tak, siedzi. I teraz ten drugi tranzystor. Ja tu ostrość poprawię. Zaraz wskoczę na swoje miejsce. Grzeję bardziej od strony drenu teraz. O, jak wskoczył pięknie, widzicie? Tu nic więcej nie potrzeba. Są polutowane. Teraz zaczniemy lutować ten tranzystor MOSFET przy procesorze, przy fazie procesora. To jest ten element, który nam główny problem stwarzał tutaj. Robił zwarcie na głównej linii zasilania również. To znaczy, jeżeli ten tranzystor był po prostu zwarty, to tak jakby rezystancję procesora do masy widzieliście na głównej linii zasilania, tak? I no niestety ten pierwszy MOSFET, jak widzieliście, był spalony. Zasilacz oczywiście ma zabezpieczenie, ale tak jak powiedziałem wcześniej, nigdy nie wiadomo, co z prockiem, dopóki tego nie uzupełnię i nie spróbuję tego uruchomić, to nie jestem pewny, czy ten procesor po prostu przeżył tą sytuację całą. Ok, możemy zacząć tutaj proces lutowania. Oczywiście wiadomo, to musi potrwać. Nasze spoiwko potrzebuje czasu, płyta musi oczywiście się rozgrzać. No
zobaczymy jak to pójdzie. To jest to miejsce w laptopie, gdzie znajduje się rząd właśnie tych kluczy, tych MOSFETów. Tu laminat jest narażony na większe temperatury, dlatego jeżeli jest jakiś laminat właśnie jak tutaj czerwony albo zielony, to często ten laminat po prostu tutaj zmienia barwę, ponieważ tutaj występują, mówię, te wyższe temperatury i z biegiem czasu jest taki efekt. O, już prawie nam pływa ten tranzystorek. Prawie się poddał tutaj, proszę bardzo. Jeszcze chwila. Źródło i oczywiście bramka już sobie tutaj, że tak powiem, pływają sobie. Ale nas interesuje dren. Musi być w pełni przylutowany tranzystor. Trochę go przesunę chyba jeszcze. On się chyba wlutował. Ale tak na granicy, zobaczcie. O, już siedzi. Tak, jest wlutowane. Po wymianie tych elementów, doprowadzeniu tego jakby do porządku, laptop nie startuje niestety. Mamy tu prawdopodobnie jeszcze jakiś problem na którejś z gałęzi zasilania, bądź z samym układem ładowania. Natomiast po czym to stwierdzam? No, nie ma tutaj w żadnym obwodzie, nie ma żadnych zwarć, jest wszystko niby w porządku. A na głównym rezystorze pomiarowym dalej mamy znikome napięcie. Pierwszy tranzystor MOSFET nie jest wysterowywany. Te tranzystory MOSFET, one są wysterowywane poprzez ten mały układ. To jest układ ładowania 24780. No i zaraz zobaczymy, co tutaj z nim się dzieje, tak? Okazało się, że w obwodzie zasilania procesora mamy jeszcze uszkodzonego jeszcze jednego MOSFETa. Z drugiej strony ten górny klucz. Tu jest dolny klucz lub odwrotnie. To jest dolny, to jest górny. Z tym, że ten MOSFET nie był zwarty, miał zwarcie do bramki, źródło bramka. Takie to było. Taki był problem. Po prostu po podłączeniu zasilania pojawiało się na 2-3 sekundy tutaj plus 19V na głównym rezystorze i jedna z przetwornic się po prostu restartowała kilkukrotnie. No i oczywiście KBC nie pozwolił na rozruch komputera, a układ ładowania rozłączył po prostu MOSFET pierwszy. Znikło wysterowanie tego MOSFETa i odciął dopływ pełnego napięcia na główny rezystor pomiarowy, a co za tym idzie na główną linię zasilania. MOSFET jest wymieniony. Teraz wkładam płytę do kadłuba, zobaczymy czy teraz nam komputerek wstanie. Oczywiście w międzyczasie jeszcze wymienimy CMOS-a, ale to później. Słuchajcie, laptop jest złożony. Odłączona na razie jest bateria główna. Po podłączeniu zasilacza tutaj samoczynnie wszystko startuje. Na początku myślałem, że to jest przez to, że nie ma baterii RTC. I popatrzcie sobie tutaj. Główna przetwornica 3,3V, piątka, zasilanie RAM-u. Ja tu też sprawdzałem zasilanie CPU. Proszę bardzo, zasilanie karty grafiki. Tak samo tutaj, jeśli chodzi o jakieś tam pomocnicze zasilania, 1.8, 1.0, wszystko tutaj jest, tak? Laptop się nie botuje. Dochodzi do pewnego momentu, tak, procedura Power Sequence i się jakby zatrzymuje, czyli nie dochodzi do końca. Prawdopodobnie uszkodzony jednak został procesor tutaj. Dlatego ja tutaj więcej już nie będę walczył z tym. Aha, w międzyczasie zmieniłem jeszcze oprogramowanie płyty głównej. Też bez skutku jest identyczny efekt. Nie ma procedury POST. Także tutaj kończę tutaj walkę z tym laptopem. I do podsumowania. No i cóż, podsumowując. Laptop dalej nie działa. Walczyłem to dosyć długo z tym sprzętem. Jak widzieliście, na wszystkich gałęziach zasilanie jest. Tak jak mówiłem wcześniej, oprogramowanie płyty głównej również zmieniłem dla pewności. Wsad był na pewno sprawny, ten, który tutaj zaprogramowałem, bo jest od identycznego modelu
identycznej obsady. No i jak on się zachowuje? Zobaczcie. Podłączam zasilacz. Sterowniki RGB tutaj startują. Coś tu się dzieje. Nie ma procedury post. Ja tutaj też porty USB sprawdziłem. Wszędzie jest zasilanie na portach. Grafika również jest zasilana. RAM, VRAM. Główna przetwornica. Napięcia pomocnicze są. Oscylacje na kwarcu do mostka są. No niestety, procek dostał takiego strzała z tych plus 19 V. Zasilacz prawdopodobnie się wyłączył, ale to patrzcie, tu macie 9,23 A. Takim prądem dostać przy 19,5 V, no to klękajcie narody, to raczej nic z tego raczej nie przeżyje. Szkoda, bo miałem nadzieję, że ten procek jednak żyje. To jest procesor 8 generacji. 7 generacja jeszcze nie jest taka delikatna, natomiast 8, 9 i wyżej to tutaj nie ma o czym mówić. Każde jakieś tam przepięcie może uszkodzić procesor i to bardzo poważnie. Niestety. No nie udało się. To tyle ode mnie. Jak się kanał podoba, jak się odcinek podobał, to klikajcie łapkę i subskrybujcie. Cześć.